Szanowni, dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o atomach. To jest bardzo ważny temat i mam wielką tremę, no bo jeśli wprowadzę was w jakiś sposób w błąd, to być może ten błąd zaniesiecie ze sobą już w całe swoje przyszłe życie i przyszłe kariery i naukowe i społeczne. No ale spróbujmy. Ja może się zminimalizuję, żeby nie zasłaniać tekstu. Pomyślałem, że zaczniemy od tego, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób to pojęcie atomu się narodziło. No i początki sięgają starożytności. W starożytnej Grecji pewna, zapewne niewielka grupa osób zadawała sobie pytanie o porządek rzeczy, o przyczynę spraw, o to, dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda i w szczególności, jak zbudowane jest to wszystko, co widzą dookoła. Skąd się wzięła materia i w jaki sposób jest zbudowana. No i w zasadzie zupełnie niespodziewanie w 350 roku przed naszą erą grecki filozof, niesłychanie wybitny, Arystoteles. O, tu jest strona Wikipedii na jego temat. Link otrzymacie. Osoba, która słusznie uważana jest za autora, czy też ojca współczesnej nauki. Jego rozmyślania, nie zawsze słuszne, miały olbrzymi wpływ na rozwój naszej cywilizacji, na rozwój nauki, aż do późnego średniowiecza, a właściwie aż do odrodzenia, obowiązywał dogmat, że słowo Arystotelesa, to co napisał w swoich księgach, jest święte. Dopiero w epoce oświecenia ludzie oderwali się od tego dogmatu. No, wróćmy do naszych rozważań. W 350 roku przed naszą erą, dla mnie zupełnie niespodziewanie, Arystoteles napisał, że materia składa się z pierwiastków, z takich elementarnych składników, a pierwiastek jest ciałem, na które można rozkładać inne ciała, to znaczy wszystko dookoła można rozłożyć na te pierwiastki, obecnym w nich potencjalnie lub w rzeczywistości. Nie był pewien, czy to jest faktycznie tak, czy tylko wygodnie jest tak sobie to przedstawiać. I w samo w sobie nie jest już podzielne na ciała, na kolejne ciała różniące się formą. Czyli pierwiastków nie można, z pierwiastków nie można już wyodrębnić innych ciał, które by miały własności, których własności składałyby się jakby na te własności pierwiastka. No, pierwiastek jest taką ostatnią instancją, która niesie ze sobą konkretne własności tego pierwiastka. No i Arystoteles wyróżniał cztery takie pierwiastki, cztery żywioły: ziemię, powietrze, ogień i wodę. Jak mówię, to bardzo długo obowiązywało. Dlaczego tak robił? No wcale nie jest to takie dziwne, dlatego że no, jeżeli pojedziecie na biwak i wrzucicie do ogniska polano, drewna niezbyt dobrze wysuszonego, to no, zobaczycie, że nad ogniskiem unosi się powietrze, w tym to polano płonie w ogniu, pozostałość po tym polanie to będzie zwęglone drewno, węgiel drzewny albo popiół, a więc coś, co jakby jest częścią ziemi. No i czasem pojawiają się też kropelki wody. Stąd tak można sobie wytłumaczyć tą
narodziny tej koncepcji czterech żywiołów. No i potem musimy sobie zrobić długą przerwę, aż do XVII wieku, do epoki oświecenia, w której Robert Boyle, angielski chemik, opublikował książkę, którą nazwał The Skeptical Chymist. Jak widzicie, to nie jest błąd, to jest przez y. Tu możecie sobie obejrzeć pierwszą stronę pierwszego wydania tej książki. The Skeptical Chymist or Chemico-Physical Doubts and Paradoxes. Chemiczno-fizyczne zwątpienia i paradoksy. Co zresztą widać tutaj, że pojawia się też alchemia, która to poszukiwanie złotego środka, poszukiwanie substancji, która zamienia wszystko w złoto, niewątpliwie bardzo mocno przyczyniło się do rozwoju chemii. No, mamy tutaj... No, zaraz, mamy czy nie mamy? Mamy. To jest angielska strona Wikipedii. W polskiej wersji ten artykuł jest bardzo krótki. Tu omawia ten tekst postać Roberta Boyla. Warto zajrzeć. Link dostaniecie w streszczeniu lekcji. No i Robert Boyle sformułował cztery postulaty, z których pierwszy brzmiał w ten sposób, że tak jak tu jest napisane, takim dziwnym trochę angielskim, spróbowałem to przetłumaczyć najlepiej jak umiałem. Pomagała mi też sztuczna inteligencja. No w każdym razie można by powiedzieć, że nie wydaje się absurdalne wyobrażenie sobie, że przy pierwszym wytworzeniu ciał mieszanych, ciała mieszane to te, które składają się z pierwiastków, czyli Boyle akceptuje tą koncepcję Arystotelesa, mówiącą, że materia składa się z takich odrębnych cegiełek, które są nośnikami pewnych konkretnych własności, których już bardziej nie można wyodrębnić. Nie można ich podzielić na jeszcze bardziej elementarne jakby własności. Uniwersalna materia, z którą składały się one wraz z innymi częściami wszechświata, faktycznie składała się z małych cząstek o różnych rozmiarach i kształtach, poruszających się na różne sposoby. Tu jest napisany błąd w małych cząstkach, przepraszam. Będę to musiał potem poprawić. No więc tu już pojawiła się ta koncepcja, że to nie ziemia, ogień, powietrze i woda, tylko małe cząstki o różnych rozmiarach i kształtach, to znaczy o różnych własnościach właśnie i poruszających się na różne sposoby i że z tego powstała ta cała uniwersalna materia, która Boyla otaczała. No, ciekawe są kolejne jeszcze trzy postulaty. Myślę, że będziemy mogli omówić je na fakultecie. Kolejnym bohaterem naszej opowieści jest Joseph Proust, francuski chemik żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku. Pracował w aptece ojca, zaczynał karierę w aptece ojca, potem studiował chemię. No i on sformułował na podstawie swoich obserwacji bardzo ważne prawo stałości składu. No, tak naprawdę sformułował na je, obserwując czy badając skład węglanu miedzi, takiego związku chemicznego, który można wytworzyć w laboratorium, ale można istnieje też w naturze, w minerale zwanym malachitem, jako składnik minerału zwanego malachitem. No i
zaobserwował, że zarówno w tym wytworzonym w laboratorium węglanie miedzi, jak i tym w naturze, w malachicie, stosunek mas węgla, miedzi i tlenu jest taki sam. I to jest prawo stałości składu, a jeżeli chcemy sobie je przetłumaczyć na, prostszy nieco język, no to możemy sobie powiedzieć, że 2 gramy wodoru, pomyśleć o wodzie znowu, tak, i o tworzeniu wody w takiej reakcji wybuchowej, spalania wodoru w tlenie, 2 gramy wodoru i 16 gramów tlenu dadzą 18 gramów wody, ale jeżeli weźmiemy 3 gramy wodoru i 16 gramów tlenu, nadal powstanie 18 gramów wody i 1 gram wodoru pozostanie jakby niezużyty, więc stosunek masy tlenu i wodoru w cząsteczce wody jest zawsze 8 do 1. 1/9 masy cząsteczki wody, czy wody, jeszcze nie mówimy o cząsteczkach, jest 1/9 masy wody pochodzi od wodoru, 8/9 od tlenu. No i tak samo, jeżeli weźmiemy 1 gram wodoru i 16 gramów tlenu, to powstanie tylko 9 gramów wody. 8 powinno być. 8 gramów tlenu pozostanie niezużyte. No i to była przełomowa obserwacja i jak można byłoby ją zrozumieć, No można zrozumieć się tak jak w klockach Lego, żeśmy próbowali to sobie wyobrazić. No mianowicie możemy zrozumieć to w ten sposób, że jeżeli sobie wyobrazimy, że to jest atom, że to, co naprawdę się dzieje w momencie, kiedy powstaje cząsteczka wody, to łączą się takie elementarne cegiełki wodoru i tlenu. I zawsze łączą się 2 cegiełki wodoru z 1 cegiełką tlenu. W związku z tym, jeżeli cegiełek tlenu jest mniej niż 2 razy więcej cegiełek wodoru, to część cegiełek wodoru pozostanie niewykorzystana. Na odwrót, jeżeli cegiełek wodoru jest zbyt mało, to część cegiełek tlenu pozostaje niewykorzystana, ale ponieważ w każdej cząsteczce wody, to już jest cząsteczka, składa się z 3 atomów, w każdej takiej elementarnej cząsteczce wody mamy 1 cegiełkę tlenu, która ma masę 16 razy większą od masy jednej cegiełki wodoru. Także w sumie tlen w wodzie ma masę 8 razy większą od masy wodoru. No to oczywiście przy dowolnej ilości wody, którą wytworzymy, ponieważ ona się składa z cegiełek, których stosunek mas jest właśnie taki 8:1, no to ile byśmy nie wzięli tych cegiełek, to stosunek masy wodoru czy tlenu do wodoru będzie nadal 8:1. A i to prawo stałości składu jest jakby jedną z podstaw, takim bardzo ważnym argumentem za przyjęciem, potraktowaniem poważnie istnienia atomów. No dobrze, i teraz ostatni z naszych bohaterów, John Dalton, też bardzo wybitna postać, nauczyciel, dyrektor szkoły, osoba, która wychowała się na angielskiej prowincji, w zasadzie bez kontaktów z wielkim światem, był korepetytorem w Manchesterze na pewnym etapie swojego życia i tam poznał wielu interesujących ludzi, co pomogło mu rozprzestrzenić jego ideę. Zaproponował w dziele opublikowanym w 1808 roku A New System of Chemical Philosophy Part 1. Część druga nigdy nie powstała, zresztą
założenia swojej teorii atomistycznej, no, że materia złożona jest z niepodzielnych atomów. Mówiliśmy, że one, atomy to jest danego pierwiastka. To są najmniejsze cegiełki, które niosą ze sobą własności tego pierwiastka. Atomy jednego pierwiastka mają taką samą masę, rozmiar i inne własności, a atomy różnych pierwiastków różnią się od siebie. Atomu nie da się podzielić, stworzyć z niczego lub zniszczyć. No, o tym żeśmy rozmawiali, że jesteśmy tylko strażnikami naszych atomów, tak? Dozorcami, można powiedzieć. W naszych ciałach atomy, które znajdują się aktualnie w naszych ciałach, jak ślicznie to ujęła Majka, są używane, ponieważ poprzednio przechodziły przez ciała innych ludzi, zwierząt, a te cięższe pierwiastki, jak węgiel na przykład, rodziły się we wnętrzach gwiazd i zostały uwolnione w wybuchach supernowych, więc jesteśmy też dziećmi wszechświata. W reakcjach chemicznych atomy się nie zmieniają swoich własności, nie znikają, nie tworzą się, zmienia się ich tylko ułożenie i te powiązanie, związki z, czy wiązanie, jak mówią nowocześni chemicy, z innymi atomami. No i związki chemiczne składają się z niewielkiej liczby atomów różnych pierwiastków. No i na poparcie swojej tezy Dalton podsumował wiedzę z chemii, pokazując, jak mogłyby wyglądać różne związki chemiczne. Tu mamy listę pierwiastków, których znał, a tutaj różne związki chemiczne zbudowane z tych pierwiastków. No i gdybyśmy wprowadzili dzisiejszą nowoczesną notację literową, to w niektórych przypadkach zgadł dobrze, tak? To znaczy te rysunki odpowiadają autentycznej, nowoczesnej notacji. Albo gdybyśmy chcieli narysować wzór, który zapisujemy, sumaryczny, to dzisiaj to byśmy zrobili to tak samo, jak czy podobnie, moglibyśmy to zrobić podobnie, jak zrobił to Dalton. Mam nadzieję, że ten wstęp pokazuje wam i uświadamia wam, jak głęboka i stara jest ta koncepcja atomów i że rozmawiając o nich, no, stajemy na plecach gigantów, którzy swoimi rozważaniami doprowadzili nas do zrozumienia struktury materii, szczególnie jakoś na mnie wrażenie zrobiła koncepcja Arystotelesa, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić, żeby no miał ku niej jakieś takie empiryczne podstawy. Nie było wtedy jeszcze chemii. Nie było eksperymentów fizycznych, więc to jest tylko i wyłącznie siła jego rozumu. Dziękuję bardzo.